Siemandero, to znowu ja, wasz ulubiony youtuber, doktor. Na prośbę kilku widzów nagrywam odcinek z przedmiotów kolekcjonerskich, ale tak czy siak i tak bym to nagrał. Tylko z tym jest problem, że po drodze robiąc historię Horizon i tak dalej, już kilka tablic rozwaliłem, więc tak jakby nie będę w stanie pokazać wszystkich. Ale no ogarniemy, no więc mamy tutaj to zadanie, żeby nie zakrywała mi kamerka. Mamy zadanie przedmioty kolekcjonerskie, dostawa Daka, rozbij 10 tablic premiowych Horizon Colorado. Ja mam jedną z 10 rozbitą, ale dziwne, bo kurczę, ja rozwaliłem chyba z 2 albo z 3. No ale dobra. Wszystkie tablice znajdują się po drodze, jadąc kanionem, czyli tym miedzianym kanionem, tutaj u góry po prawej stronie, można powiedzieć, mapy całej. No i możemy się zrespić tak naprawdę przed tym zakrętem, jak jest tutaj taka tabliczka XP stara. I w tym miejscu mamy tutaj ten nowy przystanek Horizon, więc respimy się i zaraz zobaczymy, co, gdzie i jak. Więc tak, już przed nami widać jedną tablicę, także sobie od razu ją zaliczymy. A przy okazji wziąłem, a dobra, poczekajcie, bo wiecie co, bo ja zapomniałem, tutaj na zakręcie, o jest, ty, za daleko się zrespiłem, myślałem, że ją zbiłem. Ja myślałem, że tą tablicę mam zbitą, dlatego się zrespiłem w sumie dalej. Więc tak, pierwsza tablica jest zaliczona tutaj przed zakrętem. Jedziemy Audi RS7. Testuję sobie, bo jak wiecie, kurczę, w poprzedniej tak jakby playliście, jak ona się pojawiła, był skopany dźwięk tego Audi. I nie działał właśnie dźwięk. Auto brzmiało jak elektryk, jechało po cichu. Mamy tutaj drugą tablicę u góry. Pyk. Zjeżdżamy albo spadamy. Hop. Tutaj mamy nowy przystanek. Kurde, nie przebiłem się? Ale jaja. Ale mi ktoś tam śmignął za dubskiem. Nowy przystanek Horizon i mamy tablicę z tyłu. Pyk. I lecimy dalej sobie drogą. I trzeba po prostu wzdłuż całego tego kanionu szukać tych tablic. Ja też jeszcze, no, ja mówię, ja jeszcze tak jakby nie rozwaliłem, więc no jedziecie razem ze mną. Patrzcie, tu jest kolejna, czwarta już. Teraz zjedziemy sobie chyba na dół, o ile dobrze pamiętam. I będzie kolejna. Więc już mamy piątą. Wracamy na drogę. Ja już widzę kolejną. Pyk, szósta. Wracamy sobie na drogę. I teraz poczekajcie, bo gdzieś tu chyba była w pobliżu kolejna. O kurde, on mi przywalił. A dobra, już widzę, już widzę, już widzę. I wracamy na drogę. Ej, ale wyskoczyło mi, że zaliczyłem już coś. Dobra.
Już powinny być chyba wzdłuż drogi tylko, żebyśmy nie minęli. O, jest kolejna. O, kurde, nie dokręciłem. Teraz tutaj nie pamiętam, czy była tablica u góry. No dawaj, dokręcij się. Kurde, no. Nie, to nie tutaj. W takim razie to zjeżdżamy. Kurczę, źle, że się nocka robi. Tu jest kolejna tablica. Maleńka. O, i jest, jest, to jest tutaj, kurczę, nade mną. Kurde. Nas pociąg mnie zramował. Ale jaja. Dawaj, dawaj. O, jest. Zrobiliśmy śrubę. Teraz musimy się rozglądać. Bo nawet nie wiem już, ile tych tablic naliczyłem. O, jest. Tam przy brzegu. Kolejna. No jest ich, tych tablic jest chyba więcej niż potrzeba zebrać. Ja, mi już to zadanie zaliczyło, ale po prostu sobie jedziemy. I żebyśmy mogli sobie tak jakby, no można powiedzieć, pozaliczać te tablice. Jest kolejna. Pyk, wracamy na drogę. A nie, na droga to idzie nade mną, dobra. Szukamy tablic, dobra, jest kolejna, już przed nami. Jadę na kierownicy, więc nie mam jak się rozglądać kamerą. Żeby było łatwiej patrzeć na boki, ale tu już mamy kolejną po lewej stronie. Naprawdę, no tych tablic jest odpowiednio dużo, że no nie da się jakby nie zaliczyć tego zadania i nie znaleźć ich, no. Wracamy na drogę. Zobaczmy, czy tam nie ma po prawo gdzieś jakiejś tablicy. Tam jest przy drodze jeszcze kolejna. No i mówię, jedziemy sobie wzdłuż kanionu. I zadanie zaliczymy bez problemu. Hops. Mówię, ja już to zadanie zaliczyłem, bo już wyskoczyła informacja, że zaliczone mam. No ale sobie zbieramy, jedziemy do końca. I albo tutaj one się kończą, albo gdzieś jeszcze są tu pochowane. Ale z tego co się orientuję... O, jest jeszcze jedna. Tak, i tutaj już będzie koniec tych tablic. Tutaj mamy przed nami jeszcze, kurczę, tablicę widzę już. Hops. O, i to jest dokładnie koniec chyba już tablic i już więcej ich nie będzie. Jeżeli chodzi o ten kanion, zobaczcie, w którym miejscu jesteśmy teraz. Dobra. No i dostaliśmy Vipera. No i tutaj jak jest... ten szutrowy wjazd do asfaltu, jak się łączy, no to całą drogę przelecieliśmy i pełno jest tych tablic. I sprawdźmy sobie playlistę. Zadanie zaliczone. Także jeżeli pomogłem, zostaw łapkę, jesteś nowy na kanale, zostaw subika. Pomożesz mi w rozwoju kanału. Zapraszam na Discorda, zapraszam na live'y. Strzałeczkę do następnego, cześć!